sprawdźmy, ile to będzie 1,21 razy 43 tysięczne. Pomyślmy najpierw o podobnym przykładzie. Gdybym nie miała tych przecinków, to liczyłabym, ile to jest 121 razy 43. Spróbujmy. Zapominam na chwilę o przecinkach. Najpierw mnożę przez 3. 3 razy 1, 3. 3 razy 2, 6. 3 razy 1, 3. Teraz pomnożę przez 4. 4 razy 1, 4. 4 razy 2, 8. I 4 razy 1, 4. Dodaję. I wynik, jaki otrzymuję, to jest 3. 6 plus 4, 10. 1 w pamięci, 12. 1 w pamięci, 5. 5203. Czyli gdybym nie miała tutaj ułamków dziesiętnych, otrzymałabym liczbę 5203. Ale ja mam tutaj ułamki dziesiętne. Zastanówmy się, o ile razy jest większa ta liczba niż wynik mnożenia. Zastanówmy się, ile razy większy jest ten wynik, który tutaj napisałam, od tego wyniku, który tutaj powinien nam wyjść. Popatrzmy na te liczby. Tutaj jest 1,21, a tutaj mam 121. Zatem tutaj mam liczbę 100 razy większą. Zapiszę, czyli 100 razy większa liczba. Natomiast ta druga liczba jest ile razy większa? Ta druga liczba jest 1000 razy większa. Muszę pomnożyć 43 tysięczne przez 1000, żeby otrzymać 43. Gdy mnożę przez taką liczbę, przez liczbę, która ma jedynkę na początku i zera na końcu, przesuwam przecinek w prawą stronę o tyle miejsc, ile jest zer. Tutaj mam 3 zera, ten przesunę tutaj przecinek o 3 miejsca w prawą stronę i dostanę faktycznie liczbę 43. Zatem ta liczba jest 100 razy większa, ta liczba jest 1000 razy większa od tych tutaj. W takim razie, aby znaleźć wynik tego działania, czyli to, o co pytałam na początku, muszę podzielić ten wynik przez ile? Jeżeli tu mam 100 razy większą, a tu mam 1000 razy większą, to razem powinnam podzielić przez 100 tysięcy. 100 tysięcy, ponieważ tu jest 1000, czyli 3 zera i tu jest 100, jeszcze 2 zera. Przez 100 tysięcy, czyli przesuwam przecinek o 5 miejsc w lewą stronę. Spróbuję. To jest liczba 5203 i przesuwam, tu mam przecinek, więc przesuwam go o 5 miejsc w lewą stronę. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli tu będzie przecinek, muszę tutaj dopisać 0 i tutaj dopisać 0. Zwróć uwagę, że dzielę przez 100 tysięcy, ponieważ najpierw muszę podzielić przez 100, tak, bo tu mnożyłam przez 100, a tutaj podzielić przez 1000. W porządku, znamy już wynik. Mógłbyś liczyć jeszcze inaczej, po prostu zapomnieć, że tutaj są przecinki, czyli zrobić takie mnożenie, jak w tym miejscu robiłam, a następnie policzyć, ile masz miejsc po przecinku w tych liczbach, tu masz 2, tu masz 3 i po prostu przesunąć przecinek w lewą stronę o 5 miejsc, czyli dokładnie to samo, co zrobiłam. Ja tutaj po prostu wytłumaczyłam, dlaczego tak się dzieje. Możesz robić krótszym sposobem, ale teraz będziesz wiedział, że to ma wszystko sens.